A teraz, proszę Państwa, walka wieczoru. Pojedynek, w którym mieliśmy okazję zobaczyć Przemysława Zbiciaka i Marcina Helda. Tak, Przemek jest zawodnikiem z klubu Arachion MMA Olsztyn. Trenuję razem z takimi zawodnikami jak Madę, Mamet Kalidow, Aslambek Saidow. Jest to bardzo dobry zawodnik, aczkolwiek ma już na swoim koncie dwie porażki. I tutaj mamy Marcina Helda, niewątpliwie największą nadzieję polskiego MMA oraz brazylijskiego jiu-jitsu. Jest to zawodnik, który ma 8 zwycięstw, żadnej porażki, ma w styczniu skończył dopiero 18 lat. Rzeczywiście talent niesamowity, przyznam szczerze, że patrząc jego bilans i amatorski, i zawodowy, 18 kolejnych zwycięstw amatorskich, 8 kolejnych zwycięstw zawodowych. No rzeczywiście wszystko to robi wrażenie, wygranych sporo różnego typu turniejów. Z zainteresowaniem oczekiwałem tej walki. W czarnych spodenkach oczywiście ten niezwykle utalentowany Marcin Held. No a przeciw niemu człowiek, który rzeczywiście ma na co dzień możliwość współpracowania z takim super zawodnikiem MMA jak Mehmet Kalidow, który także jest tam zresztą w narożniku, podszeptuje Przemysławowi Zbiciakowi. Tak, Zbiciak w białych spodenkach. Agresywnie w stójce, tutaj bardzo dobre kopnięcie. Tutaj klincz. Wiadomo, że jeżeli dojdzie do walki w parterze, to tam będzie miał dużą przewagę na pewno Marcin Held. Ale przeciwnik wcale stara się nie ustępować agresywnością. Zaczął także w wysokim tempie. Tak, Przemek jest bardzo dobrym zawodnikiem, naprawdę. I w stójce, i w parterze. Aczkolwiek na pewno przewagę w parterze będzie miał Marcin Held. Na razie Zbiciak wypchnął do narożnika. Teraz pod liny spycha Marcina Helda. Akurat mamy walkę w klinczu. Jakby jeden ani drugi zawodnik nie dąży tak naprawdę do obalenia. Teraz bardzo dobry high kick Przemka Zbiciaka. Ach, trafiony teraz jednak Zbiciak. Nadział się na mocną kontrę Helda, ale sam także wcześniej zadał sporo tych uderzeń, no i... Ciekawa walka, naprawdę ciekawa. Wszyscy się spodziewali, że Marcin będzie schodził od razu do parteru. Zresztą wszyscy mu zarzucają, że jeszcze ma słabą stójkę, ale tutaj wcale tego nie widać. Teraz pociągnął go na matę Przemysław Zbiciak, ale korzyści z tego specjalnej nie odniósł. Tak, tutaj fantastyczne przejście gardy Marcina i pozycja boczna. Tu już jest naprawdę w opałach Przemek, bo Marcin jest bardzo dobrym zawodnikiem w parterze. A Marcin kontroluje cały czas i stara się poprawić swoją pozycję. Udało się uciec z tej pozycji Przemkowi, aczkolwiek cały czas pozycję w góry ma Marcin. Po 70 kg ważą obaj zawodnicy. Nie dał się znów wywinąć przeciwnikowi Marcin Held. Tak, Marcin ma bardzo dobre czucie w parterze. O, teraz ciężka pozycja dosiadająca, teraz pozycja tylna i w dużych opałach jest Przemek Zbiciak. Dużo uderzeń Marcina. I teraz będzie pewnie próba duszenia. Duszenie zza pleców Marcina Helda. I tak jest, tak. Poddaje się przeciwnik, nie miał innego wyjścia. Już było to na tyle dokuczliwe, że nie był w stanie nic zrobić. No i cóż, rzeczywiście potwierdził Marcin Held, że jest zawodnikiem szalenie utalentowanym. Tak, 9. z rzędu zwycięstwo zawodowe. W efektowny, szalenie sposób. Tak, Marcin chyba wszystkie. Większość walk na pewno skończył przed czasem. Zapamiętajmy, młody, niezwykle utalentowany Marcin Held, schodząca gwiazda polskiego MMA. No i tutaj podopieczny Mehmeta Kalidowa nic nie wskurał, nie dotrwał nawet do końca pierwszej rundy, choć na początku walki rzeczywiście działał bardzo agresywnie, skutecznie przeciwstawiał się Marcinowi Heldowi. Duszenie zza pleców. Marcin Held
wygrywa w trakcie gali MMA w Zgierzu. Gratulacje także od Noeta Kalidowa, który docenił klasę rywala. Tak, Marcin jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Myślę, że już za rok, dwa zobaczymy go na największych galach w Europie. Tak, to dla niego oczywiście pamiątkowy puchar od jednego ze sponsorów. I w ten sposób ta udana impreza z Wolna dobiega końca. Przypominamy, wielki turniej MMA, który odbył się w Zgierzu. Za chwilę posłuchamy jeszcze rozmowy z triumfatorem walki wieczoru. A za uwagę dziękuję już Państwu serdecznie. Marcin Orłowski i Edward Durda. Do usłyszenia. Wciąż jest Pan niepokonany na ringu amatorskim i zawodowym. Jak ocenia Pan swoją walkę dzisiejszą? Jak emocje? No, bardzo się cieszę z tej wygranej. Przed walką byłem bardzo zdenerwowany, dlatego że Przemek był bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem. I trochę się go obawiałem, ale na szczęście wszystko poszło po mojej myśli. Walka w stójce wyszła mi całkiem nieźle. I no, jestem bardzo zadowolony z wyniku. A woli Pan walki w stójce czy w parterze? Zdecydowanie wolę walkę w parterze. Ale stójkę cały czas szkole i mam nadzieję, że kiedyś będzie, że też moja mocna broń. A jakie są Pana plany na przyszłość? Plan na przyszłość? Na pewno jak najwięcej walczyć, startować. No i oby z sukcesami. Ma Pan jakiegoś idola MMA? Oczywiście. Z najlepszych zawodników do i należy BJ Penn, Saint-Pierre. Ale jakoś oglądam wszystkich. Nie wzoruję się na konkretnym jednym, tylko wszyscy są dla mnie przykładem.